Dzień dobry. Cześć. W odpowiedzi na sugestie i na pytania naszych odbiorców, widzów, parę słów dzisiaj o biegu. Nie będę dotykał tematu ubioru, butów, czapek. To dosyć standardowe takie sformułowania i na pewno mnóstwo jest tego rodzaju porad. Natomiast skupię się na dwóch rzeczach. Pierwsze to, żeby każdy, kto się wybiera dzisiaj na bieganie, gdziekolwiek do lasu, na bieżnię, jeżeli nie jest profesjonalnym biegaczem, to niech sobie po prostu delikatnie uprzytomni, że najprawdopodobniej jego technika i sposób biegania ma trochę albo trochę więcej do poprawy elementów, przydałoby się. W związku z tym zacznijmy dzisiaj od jednej rzeczy, od postawy. Postawa biegowa daje mi szansę, daje mi podstawę do przewidywania, że może dobrze będę biegał. Chciałbym dzisiaj zaprezentować jedno jakby ćwiczenie postawy biegowej. W jakiś bardzo kolokwialny, bardzo prosty sposób to pokażę. I drugie ćwiczenie, wyobraziłem sobie, że idę, świeżyna jestem i idę za godzinę biegać. Jakie jedno ćwiczenie bym wybrał, żeby przygotowywało mnie do jakiegoś tam rozsądnego biegania? Ok, dochodzimy do tego ćwiczenia. Przed wypiciem kawy, po wypiciu kawy, wszystko jedno, mogę robić to kilka razy dziennie. Staję tyłem do ściany, pięty 2-3 cm od ściany, stopy równolegle, palce lekko uniesione, przyklejone pośladki, przyklejona klatka piersiowa i potylica głowy. Ramiona ustawić sobie najlepiej tak jak pod bieg, pod kątem prostym, wzdłuż, w płaszczyźnie strzałkowej. I jeżeli ja teraz wezmę wdech, wydech, napnę mięśnie brzucha i delikatnie pośladki i utrzymanie 10, 20, 30 sekund tej postawy, tej pozycji nie stanowi dla mnie problemu, to mogę przewidywać, że może dobrze biegam. Jeszcze raz to pokażę, te zasady. Staję przy ścianie, pięty parę centymetrów odległe, palce od stóp w górę, pośladki, klatka piersiowa, ramiona, głowa, potylica. Biorę wdech, wydech, napinam mięśnie brzucha, delikatnie pośladki i wyobrażam sobie, że biegnę w tej pozycji. To jest coś, co daje mi początek możliwości prawidłowego rytmu biegowego. Jeśli sobie poćwiczę dzisiaj, jutro tę postawę, to jak się zastanawiałem, jedno ćwiczenie, które by spełniało jakieś podstawowe warunki przygotowania mnie do biegu, to wybrałem proste ćwiczenie, które z jednej strony będzie mnie stabilizowało, a z drugiej strony będzie mobilizowało tylną powięź, która, no powiedzmy, dwugłowy, łydka i stopa będzie mnie przygotowywało niejako do biegu. Proste bardzo ćwiczenie. Przechodzę na czworaka, pozycja klęk, chyba to się nazywa. Podwijam palce, pcham łopatki delikatnie w dół. Tułów jest sztywno ustawiony. Napinam mięśnie brzucha, zawarte między klatką piersiową a miednicą. Nic innego, tylko unoszę kolana i pcham biodra w stronę sufitu. Jak mogę, to jeszcze prostuję nogi w kolanach. Hop w dół, nie dotykając kolanami. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I ważna rzecz, żeby podczas tego ruchu, wykonywania tego ćwiczenia, nie gubić linii tułowia. Ja to często mówię, że ten tułów to jest psem i ruch ogonów, czyli odpychanie się ramion i prostowanie nóg, ma nie zmienić linii tułowia. I to ćwiczenie wykonywane kilkanaście, kilkadziesiąt powtórzeń w ciągu dnia plus ta postawa spełni warunki podstawowego przygotowania mnie do biegu. Dziękuję. Rewelacja! I ten ryk jelenia na rakowisku to też koniecznie potrzebny. Możesz podziwiać, Maciek, tylko.